pstrąg jest dość trudną do złapania rybą, a to dlatego, że pstrąg to jest wielki cwaniak, ale jeśli będziemy przestrzegali kilku zasad, może uda nam się go przechytrzyć. Ja jestem Tomek, zapraszam Cię na moją wyprawę pstrągową i pokażę Ci, jak zwiększyć swoje szanse na złapanie pstrąga. To jest jakiś lis toaletę zrobił na tym kłodzie. Ojejku. Oj, wlazłem w gówno tej. No jak na razie pstrąg jest bystrzejszy ode mnie. Boże, trzy widziałem, ale żaden mi nie chciał wziąć. W zeszłym roku prawie na każdym kanale YouTube'owym dotyczącym wędkarstwa była drama, bo oni opuszczają PZW, bo oni nie będą płacić składek. A patrzcie, co zrobiłem ja. Nowiutka karta wędkarska. Rok wydania 2024. Cyk. Nowiutka legitymacja, proszę. Cyk. Rok wydania 24. Pierwsze znaczki dopiero. Cyk. I zaczynam łowić w końcu legalnie. Tak, zrobiłem na złość wszystkim i zacząłem łowić legalnie w PZW, tak jak wszyscy chcieli łowić nielegalnie, tak ja zacząłem łowić legalnie. Oczywiście żartuję, poprzednie karty i legitymacje psy mi zjadły, dlatego mam nową. A skoro ryby są, bo je widać, że uciekają mi spod nóg, a nie biorą, to pora na zmianę przynęty. Pierwszą rzeczą, od której powinniśmy zacząć przy polowaniu na pstrągi, jest ustalenie sobie kierunku, w którym będziemy łowić. Ja łowię pod prąd, a to z racji tego, że pstrąg ustawia się właśnie w tą stronę do żerowania i zachodzę go od tyłu, od tak zwanej dupy strony. I mnie nie widzi, a jest on bardzo płochliwy i wystarczy gdzieś majtnąć gałęzią, wędką, ręką, w ogóle pokazać się w takim miejscu i on już ucieka, i on już ma gdzieś, on już nie będzie brał, on się wystracha i tyle. Kolejna sprawa to cisza, dlatego też tak do Was szepczę. Głos w sumie odbija się od tafli wody, ale każde stanięcie na patyka, każde jakieś głośniejsze uderzenie psuje na miejscówkę, a widzę piękną. I oczywiście co? Założyłem kamerę na głowę. Patrzcie, pod piętą był patyczek i stamtąd uciekł pstrąg. Żebym nie mówił. Co prawda malutki, jest ich tu pełno, tych malutkich, ale no uciekł. I powiem Wam, no ta gałązka była naprawdę ledwo słyszalna, tylko że no po ziemi to się niesie. W wodzie jest dużo bardziej słyszalne nawet niż w powietrzu. Także cisza przede wszystkim. Tak, zaczepić za drugim rzutem. Ja nie wiem, czy wejdę tam. O, nie ma szans. To jest taka rynna. Spróbuję. Aczkolwiek nie wiem. Ty, ja zapomniałem plecaka zostawić, a tam mam kamerę. Ty, ja jestem mądry. Zapadam się. Ja ci nie mogę. Stał mi pół centymetra. Tu jest jakaś wyspa. O, o, ale zimna woda. Widzę przynętę. Tu jest kłoda. O, chyba mi się uda. Trochę hamulec dokręcę i
I... Jest! To się kameruje! O Mater Deo! Udało się! Oczywiście ta miejscówka zepsuta przez ten rajban, co narobiłem w wodzie. Ale sprawdźmy to. Tego już nie odczepię. O! Tak się łowi pstrągi. Kurde, jednak nie poszło. Pan był dobry. Wykonanie złe. Gdzie puściło? Gdzie to puściło? Na przyponie. Nie, no nie będę właził po to. Co, nie wejdę. Czekaj. Ja bym z... A ty. Co ty myślałeś, że... Tak łatwo mnie opuścisz? Nie ma. Także... Zawsze zabieram wodery. W takich sytuacjach różne wypychacze, niewypychacze, uwalniacze przynęt mogą się nie sprawdzić. O kurczę, jakie bagno. Nie było takie? Ach. Ta rzeka nie jest na tyle głęboka, żeby do niej nie wejść. Wiążemy to. Kurde, takie ładne miejsce, jeżdżąc z paprą. No, tak się łowi pstrągi. Daj to żyć. Się nie nadaje już. Przy łowieniu pstrągów ważna jest też umiejętność czytania wody. Gdzie ten pstrąg potencjalnie może siedzieć i żerować? Już wam pokażę z drugiej kamery taki przykład. Gdzie ten pstrąg sobie potencjalnie może siedzieć? Choć pewnie siedzi, tylko nie chce mi wziąć. Dziad. Zobaczcie, teraz mamy tutaj zakręt. Stamtąd płynie rzeka. Tu i tu. W tym miejscu już ostrze. Robi się... O, gdzieś się tu spławił pstrąg. Słyszałem go. Robi się piękne zakole i taki dołek. I on w tym dołku prawdopodobnie siedzi, ustawiony w tamtą stronę i czeka, aż coś na niego napłynie. Ale ja go gdzieś tu słyszałem. Gdzieś go słyszałem. Dobra, biorę się za polowanie. Idę po cichu w miejsce, w którym go słyszałem. Tu go gdzieś słyszałem. Pod tym drzewem chyba. Tak jak wam mówiłem. Zobaczymy, czy wyjdzie. Nie. Nie, on pod tym drzewem siedzi zwalonym. Na 100%, bo tam go słyszałem. I oczywiście tam nie można rzucić. On tam będzie siedział. On głupi nie jest. Nie ma szans tam napłynąć przynętą. Bo już dwa słyszałem, trzy widziałem, to jest pięć. Na 3 godzinki chodzę gdzieś tak? No mniej więcej 3 godzinki. No to jest dużo. Jakby jeszcze teraz te wszystkie 5 wzięły, gdzie ja teraz poszedłem? Jak to oni mają to porobione, te drogi? Jakby te 5 ała! Jakby te 5 wzięło, to byłoby całkiem sympatycznie. Napływa woda i tam robi się taka rynna i burta pod tym drzewem. Trochę od dupy strony, ale spróbujemy go skusić. Może wyjdzie.
Zrobiło się ładne słoneczko, które jest też minusem. Zobaczcie, jaki cień na wodę rzucam. Średnio bym powiedział. Fajnie grzeje, ale psuje miejscówki. Widzę ładne miejsce, ale muszę wejść do wody. Widzicie? Pod tamtym drzewem. Spróbujemy tam porzucać. Pięknie. Ale pięknie owady, już latają jakieś muszki, komary. To jest już pora na tego pstrąga. To jest już na niego pora, ale gęby ma jeszcze zamknięte. O, zobaczcie. Jeśli tu by była wyższa woda, idealne miejsce na pstrąga. Komary. Jak tu miałby wyżerkę? On tam się chowa wtedy, w takie korzenie. Woda wtedy by go przykrywała. I chodzi o to, żeby mu pod samym nosem tą przynętę poprowadzić. Zobaczcie, tu jest komar. Żarcie samo pcha mu się do gęby. Dlatego on też czasami, jak ta przynęta płynie od niego pół metra, jemu się nie chce. Bo on sobie poczeka, on nie będzie tracił tej energii na te pół metra. On sobie poczeka, aż ona mu przypłynie do samej gęby. Miejsce wręcz podręcznikowe. Zobaczcie, jaka wymyta burta. A jego tam nie ma. Albo mu się coś nie podoba. Obstawiłbym to drugie. To jest chyba najlepsze miejsce na całej rzece, na tym odcinku, którym przyszedłem dla tego pstrąga. Taki piękny dołek i zobaczcie całą wodę. Wszystko, co niesie rzeka, nanosi w jedno to miejsce, tam pod to drzewo. No i on tam może siedzieć, tylko rzuć mu pod nos. On się nie będzie przecież fatygował, jak to będzie parę centymetrów dalej. A nawet jeśli poznacie wszystkie tajniki łowienia pstrągów, skradanie się, czytanie wody, dobór przynęt, metody prowadzenia tych przynęt, to i tak często wasze wypady będą kończyć się z zerowym wynikiem. No niestety, z tymi pstrągami tak jest, że są strasznie wybredne i strasznie trudne do złapania. Ja na tej wodzie już trzeci raz próbuję złapać i trzeci raz kończę z zerowym wynikiem. Jak to mówię, do 3 razy sztuka nie poszło, więc trzeba zmienić wodę. Choć te pstrągi tu są, no bo je widziałem. Ale no niestety, no nie chcę współpracować. A na zmianę wody trzeba będzie trochę poczekać. Wczoraj robiłem sobie mały objazd po okolicy i wszędzie jest tak wysoki stan. Wszystko jest tak pozalewane, że nie idzie tam dojście, co dopiero łowić. Nie wiem dlaczego, ale ta rzeka ma normalny stan. Nic, ona chyba się nie podniosła nawet pół centymetra. Wszystko porozlewało, powylewało, a tutaj... Dobra, trzeba ruszyć dupsko, bo im dalej pójdę, tym więcej będę wracał. Dobra, zawijam się. Jeszcze parę razy po drodze rzucę, a nóż widelec. One tak lubią na ostatnią chwilę. A kto tu tak te patyki poobgryzał, powrócił do wody? Poobgryzane takie. To jakaś bobrzostówka jest, tu widać, chodzą. Chodzą te bobry i jedzą. Korę zjeść, ale już patyka zostawić. O, nieładnie. Jak się je, to się je wszystko. O nie. Szedłem tam, rzucałem. Nic nie wzięło, a teraz słyszałem zbiórkę. No sobie wyobrażacie to chamstwo? A wcześniej tu sobie wiązałem i tu słyszałem zbiórkę. On tu jest. No musi wziąć. A co to ma być? Na gdzie?
gdzie on tu może być na tym płytkim? Ty chyba go widzę. Ty chyba jest. Ale ładny tam stoi, tylko go nie spłoszyć. To jest patyk. Chłopie. Się dobrze czujesz? Na pewno patyk? Sprawdźmy to. No ta. Dobra, idę dalej. To nie ma czasu. Ja mam kawał drogi do domu. Stanął za patykiem, rzucał. Ale mówię, była zbiórka, takie... No chyba, że coś do wody wpadło. Nie wiem. Za pstrągami tu nie nadążysz. O, ktoś na skrót wysypał. Ja, o Jezus, rzucę sobie. No, faktycznie. Tak, żebym sobie rzucił, że... Muszę złazić. Płytko jest, to wejdę. Ja tu pamiętam, kiedyś łowiłem... To w tym miejscu prawie zawsze był pstrąg. Prawie zawsze. O. Ty, siadło mocno. Nie chcę puścić. Teraz czary. Moje wędkowanie w drodze powrotnej ma zazwyczaj bardzo mało wspólnego z finezją, ciszą i spokojem, które powinno cechować łowienie pstrągów. Bo się śpieszę do domu i tak sobie rzucam na pałę. Ale czasami zdarza się, że coś mi weźmie. Właśnie w takim chaotycznym powrocie do samochodu. Podsumowując, ryba w tej rzece jest. Niestety dzisiaj tona przechytrzyła mnie, nie ja ją. I widzicie, nawet tak potężna wiedza teoretyczna jak moja nie wystarcza do przechytrzania tej cwanej ryby. Co dzisiaj zawiodło? Nie wiem, mi się wydaje, że był to czynnik ludzki w postaci mnie. Już ponad 5 lat nie łowiłem pstrągów. No i trochę wyszedłem z prawy, może zbyt duży hałas, może źle rzucałem, może nie ta przynęta, a może po prostu miałem jeszcze zamknięte pyski i nie chcą brać. Na szczęście nie jest to mój ostatni wyjazd na pstrągi, ponieważ w tym sezonie postanowiłem zostać pstrągarzem na pełen etat w sumie, nie, poczekaj, na pół etatu. A to dlaczego? Dowiecie się później. Koniec zeszłego sezonu, to czas przemyśleń i wielkich decyzji, jeśli chodzi o moje wędkarstwo, i postanowiłem przestawić się tylko i wyłącznie na dwa gatunki ryb, które będę łowił, i właśnie jednym z nich jest pstrąg. Myślę, że jeśli skupię się właśnie na tylko dwóch gatunkach i dwóch metodach połowu, w końcu się wypracuje jakąś ładną rybkę. Prędzej czy później musi wziąć. Jeśli obejrzałeś film do samego końca, bardzo ci dziękuję. Dzięki bardzo za obejrzenie całego filmu. Jeśli to zrobiłeś, zostaw proszę cię pod spodem komentarz o treści pstrąg. Na dzisiaj to już wszystko. Do następnego. Cześć.